The European Union before Fukushima already was that not all the European member states are using nuclear power. W Unii Europejskiej, przepraszam, w Fukushimie, na nie było podzielone. Wszystkie kraje członkowskie korzystają z energii atomowej. We have Ireland, we have Denmark, we have Luxembourg, small and local towns, we have Luxembourg, we have Portugal, we have Italy, we have Greece, and all those countries, Austria, all those countries either in Poland and Poland said, so I wanted to start with West, all those countries decided very early either not to go nuclear or to face off. Irlandia, Dania, Luksemburg, kraje wielkie, ale znaczące, Portugalia, Włochy, Grecja, Austria, oczywiście Polska, już zdecydowały, żeby nie dysponować kolejami atomowymi, bądź zdecydowały się nie budować kolejnych, bądź odejść od istniejących. We had Germany, Belgium, Switzerland outside. And Sweden with phasing out decisions very early after Chernobyl, but under political pressure, because never in the Western European countries you had a really unified political scene when it comes to the question we need nuclear or not. Niemcy, Belgia, Szwajcaria, już poza Unią Europejską, Szwecja, teraz przyjmują na pewno zdecydowały się odejść od energii atomowej. Nastąpiło to pod presją polityczną, ponieważ nigdy nie było tak, że kraje zachodnie, jak w Unii Europejskiej, zgadzały się co do wykorzystania energii atomowej. In the western part of the EU, so the big player in the sector of nuclear so far in the EU, Fukushima again, like Chernobyl, had a tremendous impact on the attitude towards nuclear. W katastrofie w Fukushimie wywarła ogromny wpływ na politykę zachodnich krajów Unii Europejskiej. We have Italy, I think very important, with close to 60% of those who are allowed to vote participating in a referendum, and 95% of these participants voted against phasing in nuclear power in Italy last weekend. We bardzo ważna wiadomość. 60% prawie do głosowania uczestniczyło w referendum, w którym decydowano m.in. o odejściu od energii atomowej. 95% głosujących odrzuciło plany rozbudowy energii atomowej. So countries with old phasing out decisions now confirm their decisions. Belgium, Switzerland, Sweden is still open. I think they are going to join this ready for phasing out club of the old European nuclear countries. Kraje, które już kiedyś podjęły decyzję o odejściu od atomu, Niemcy, Szwajcaria, także Szwecja, w tej chwili jest otwarta, potwierdziły tę odpowiedzią. And we have quite surprising, and from my point of view, very, very big decision and very influential decision from the government of Germany. Decyzja Niemiec jest na moim poczekaniu zaskakująca i bardzo ważna. Because the government of Germany is without green participation. It's a conservative, liberal government so far clearly pro-nuclear. And this government decided to stop immediately
8 old nuclear power plants. So from one day to the next, the production of electricity was interrupted, and now they are going for a vote in the German Bundestag to confirm that 8 out of 17 nuclear power plants in Germany will stop to produce for now. Rząd Niemiec bez udziału Zielonych dotychczas był bardzo silnie wspierał energetykę atomową. Rząd składający się z koszyków i liberałów zdecydował się na to, co brzmi o natychmiastowym zablokowaniu działalności 8 starych elektrowni atomowych. Niedługo odbędzie się głosowanie w Wielkim Parlamencie Bundestagu nad oficjalnym potwierdzeniem, że 8 z 17 istniejących w Niemczech elektrowni zostanie zamkniętych. The 9 remaining nuclear power plants shall end their life latest in 2022. For each of them, there will be a fixed date to stop the production of electricity. So it's a very, very fast phasing out process. Greens have scenarios which show that technically it would be possible to do it still faster. The difference would be about 4 years. I think, so regarding the whole picture in the European Union, comparing it with other situations, it's a decision of a conservative government, it's quite tough. Na 9 pozostałych elektrowni zostanie zamkniętych najpóźniej do 2022 roku. W przypadku każdej z nich zostanie ustalona konkretna data, kiedy produkcja energii zostanie zatrzymana. Scenariusze przygotowane przez Rządu Partii Zielonych pokazują, że z technicznego punktu widzenia możliwe było wcześniejsze zamknięcie elektrowni atomowych. Różnica mogła wynosić nawet 4 lata. Jak myślę, że uwzględniając całkowity obraz sytuacji, decyzja, którą musi podjąć rząd konserwatystów, jest bardzo trudna. The reason for this is Fukushima and also democracy. So Fukushima was this still ongoing meltdown process, nuclear power plant with 5 reactors and several storage ponds out of control since several months. This is a very good reason for the decision to phase out this high risk technology, but also the democratic reason given by the government of Germany counts. Because the majority of citizens in Germany are starting in a debate in the 70s, early 70s, but now it has been a minority situation. Nowadays, the majority, you can say maybe 75% to 80%, is against the further use of nuclear power. So it's in a way also an example that democracy can function. So dla czego mamy zastanowić się pierwsza Fukushima, proces stawienia rdzenia, ciągnięcia 5 reaktorów i liczne środowiska odpadów są poza kontrolą od 2 miesięcy. To jest powód, dla którego należy porzucić technologię, która niesie ze sobą tak wysokie ryzyko. Druga rzecz to demokracja. Okazało się, że jednak się liczy i że o ile debata nuklearna została zapoczątkowana w 1970, to wtedy niewielka liczba obywateli tak się zaangażowała. Teraz większość, 75-80% Niemców jest przeciwko atomowi. Ten przykład pokazuje, że demokracja może funkcjonować.
One of us examined from the west of the European Union, and then I go to the center. So the west, we have France. What's going to happen in France will count also for the first story of nuclear influence. Ostatni przykład z zachodniej części Unii Europejskiej, łączący się do części środkowej, to jest Francja, ponieważ decyzje, które tam są podjęte, mogą stanowić znaczenie dla całości. So on regional level, there have been some interesting developments even in France after Fukushima. We Francji po Fukushimie miały miejsce ciekawe przedsięwzięcia na poziomie regionalnym. There is a very old nuclear power plant. It's I think the second oldest in France, in Fessenheim, close to the German border in the region called Elsass. First time in the history of nuclear radiation in France, we have an all-party alliance in the regional parliament and in the Reichsrat of Strasbourg against Fessenheim. They are asking immediate shutdown altogether. This is, for me, it's a kind of revolution, I guess. Po raz pierwszy w debacie nuklearnej wszystkie strony, zarówno przedstawiciele radnego rządu, jak i magistratu w Strasburgu, prowadzili przeciwko zamknięcie tej elektroniki, co w moich oczach jest rewolucją.